Nasz dzisiejszy gość to legenda motocrossu. Przed wami Ryan Villopoto. Pewnie nie wiecie, ale ten ziom z roku na rok przez wiele lat był mistrzem motocrossu. Aż w końcu znudziło mu się. Mam 27 lat, czas wyluzować. Co cię do tego skłoniło? Zostałem zawodowcem w wieku 16 lat. Przez 10 lat zamiatałem w branży i uznałem, że to mi wystarczy. Ale wrócisz jak Jay-Z. Kto wie, może zostanę skatem. No dobra. To posłuchaj rady starszego kolegi. Deska zajwania 10 razy wolniej niż motor. Ale częściej łamiesz sobie nadgarstki i palce. Tego nie lubię. Ale dzisiaj je zobaczysz. Pierwsza kategoria jest dla ludzi, którzy pakują się na motor, choć za Chiny nie potrafią nim jeździć. Jest dobrze. Czysty zakręt. Żyjesz? Co? Dwóch białych rozbija się motorem, a czarny pyta, czy żyją. Prawie jak Sterling. Niezła czapa. W górę i jeszcze dalej. Ten motor to czyste zło. Nieźle go zniosło. Jak na rogach byka. Ile waży motor? Ponad 100 kg. Tylko tyle? To jak zderzenie z byle obrońcą. Myślałem, że z pół tony. Cholera, zapomniałem, że nie umiem jeździć. Właśnie tak się dzieje, gdy naoglądasz się czegoś w telewizji, kozaczysz, że też tak umiesz. Czuję się ciut wstrząśnięty. Kolesia z flagą aż wryło. Ja pitole, co się dzieje? A potem dochodzi do siebie i myśli, chrzanić to. Cie macie, ludziska. Ludzie go złapali. To frajda dla fanów pod warunkiem, że spadając nikogo nie połamał. Zostawił im gogle i kombinezon. Wyszedł z tłumu w samych gadkach. Wielkie brawa.